Przyjechali z miejscowości polskich i zagranicznych, aby wspólnie modlić się u jasnogórskiej pani. Kochamy Radio Maryja, kochamy Matkę Bożą Częstochowską i tu ładujemy akumulatory. To taka siła. Daje mi taką dużą siłę, taką energię życiową na dzisiejsze czasy. Muszę zawsze co roku przyjechać, podziękować i prosić. Prosić za Polskę przede wszystkim. Tak, za Polskę, za rodzinę, za dzieci, wnuki. Co drogośmy pięknie prześpiewali, przemodlili. No taka wspólnota jest po prostu, taka nasza wspólnota. Pierwszy raz rodzina Radia Maryja przybyła na Jasną Górę w drugą niedzielę lipca 1992 roku. Tegoroczna pielgrzymka wyglądała inaczej niż poprzednie. Ze względu na epidemię koronawirusa uczestnicy musieli pamiętać o przestrzeganiu zaleceń sanitarnych. Wirus jednak nie przestraszył i na płoniach jasnogórskich modliły się tysiące wiernych.